Witajcie widzowie, tutaj Alex Brokowski, witajcie właśnie w trzecim odcinku serii Tajemniczego GTA Vice City. I co, bez nowego przedłużania, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Nasza pierwsza ciekawostka jest logo Rockstar na samolocie. No ładne logo, ale duży samolot. Przechodzimy tu, takie ciekawostki. Nasza druga ciekawostka, ale ładny billboard z Vice City, no fajny, ale tutaj mamy billboard. Nasza druga ciekawostka, tak dobrze mówiłem, już myślałem, że trzecia. Tutaj mamy billboard z Liberty City. A tutaj co tutaj jest? Z Vice City, okej, myślałem, że Liberty City. Tutaj mamy billboard z Liberty City, żeby się popatrzymy. Gdzieś jeszcze nie mamy, bo tak nie powinno być chyba. Więc co, przechodzimy do trzeciej ciekawostki. Kolejna ciekawostka, czyli nasza trzecia ciekawostka, to jest logo Rockstara na jakimś budynku. Rockstar. Fajnie. Fajna nazwa, Rockstar. Przechodzimy do czwartej ciekawostki? Okej, idziemy tutaj do środka. I teraz tak, gdzie idziemy? Tu. Jeśli minie taki dobry rozbieg, to chyba jest tamto okno. Okej, sobie przygotowałem już klawisz skoku. Aj! Robimy cięcie, jak tam skoczę. Już wiecie, że jeszcze czas to zrobię. Jestem w tym miejscu za drugim razem. Bez. Więc tak. No tutaj, co mam tutaj powiedzieć, żebym tak nie wypaść? O, obrócę. Wiem, że dasz radę. Happy Easter! Czy jajko Easter Egg? Moi drodzy, przechodzi. Happy Easter, czy jajko Easter Egg? Czyli znaleźliśmy Easter Egga w dzisiejszym odcinku. Przechodzimy do kolejnej ciekawostki, czyli tym razem do czwartej. Nasza piąta ciekawostka jest serce Rockstara na nagrobku. Logo Rockstara na nagrobku. Jak tam widzicie, przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Rękaszkie leta. To jest nasza kolejna ciekawostka. Taka ala połączona. Czy my razem to połączymy? Rękaszkie leta w tym miejscu. Ja wam pokażę, czy to jest. Idziemy tu, tak mi się wydaje. Wchodzimy tu. Tutaj jest. Możecie zdobyć, macie dużo pieniędzy. Jest tutaj szkielet bez. Tak się ładno ustawić, żebyście. Jednej ręki tylko jest. Tylko ma jedną rękę. Przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Na dzisiejszy odcinek kończymy. W następnym odcinku staram się dla was nagrać logo Rockstara i innych ciekawostek serii Tajemniczego GTA Vice City oczywiście. W następnym odcinku postaram się dla was nagrać logo billboard Rockstara. I co, widzicie, musicie mi wyczyć chyba godziny lub dwie godziny. I no co, zostawcie łapkę, napiszcie w komentarz, subskrybujcie kanał. Widzimy się w następnym odcinku serii Tajemniczego GTA Vice City lub San Andreas. Miłego dnia wam życzę. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!